Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w nowym tygodniu. Dzisiejsze słowa to nie odwracaj się. Powinniśmy mieć takie mapy na szyi powieszone, jak na biegach długodystansowych, na orientację. Te mapy, jak ktoś uczestniczył choćby ostatnio w Kieracie, to wie, że taką mapę trzyma się w rękach albo powieszoną się ma na szyi, po to, by odczytywać trasę, współrzędne wysokości i szukać drogi do celu, do kolejnych punktów kontrolnych. Z taką mapą powinniśmy iść przez życie, a na niej powinniśmy mieć mocno wyryte nie odwracaj się. Nie odwracaj się od drugiego człowieka. Nie odwracaj się od tego, kto potrzebuje Twojej pomocy. Nie odwracaj się od tego, kto jest żebrakiem wobec Ciebie i liczy na to, że Twoja wyciągnięta ręka do niego uratuje mu życie. Nie odwracaj się. To powinniśmy mieć gdzieś mocno wyryte, kochani. Przede wszystkim na sercu, ale i też w takim miejscu, żeby nam codziennie o tym, żebyśmy sobie mogli codziennie o tym przypominać. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Postscriptum. Zapraszam Was na targi Sacro Expo, które dzisiaj ruszyły i potrwają do środy. Każdy, kto jest z Kielc lub okolic, zapraszamy na stoisko Profeto, na świetną kawę, na rozmowy, spotkania, kochani, choćby z książką. Mam nadzieję, że się zobaczymy.